Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. W drugim materiale zagrajmy w Araya, moi drodzy. Dzisiaj ciśniemy sobie oczywiście naszą postacią, a naszą postacią jest, jak widzieliście pod koniec poprzedniego odcinka, kobieta. Dokładnie tak, ciśniemy. Możemy biegać, ok. I co tutaj nas czeka w dzisiejszym odcinku? No, jestem ciekaw. Na pewno krzyki, mrok. No i satysfakcja grając w tą grę. Okej, okay, tutaj podświetlona kartka, więc sobie możemy obejrzeć. Okej. Na razie burza. Czyli tak jak poprzednio. Place has changed a lot. Some real damage to this place. Czyli tak jak w poprzednim odcinku, nadal pogoda się nie zmieniła. Find a way in the hospital. Okej. O kurde, tu w ogóle jakiś gościu jest. Czekajcie, ja do niego chyba spróbuję wejść. Czekajcie, tutaj chyba się nie da skakać. Tak. Ale jedną drogę, którą widziałem, żeby tutaj wejść do tej budki, jest to przejście tam. To wąskie, ale nie wiem, czy uda nam się przez to wąskie przejście przejść. Spróbujmy. No i nie za bardzo, moi drodzy, nie za bardzo. Więc mamy sobie tego gościa po prostu tak zostawić. Ja bym przynajmniej zobaczył, czy on w ogóle żyje, czy on tak zasnął w trakcie pracy. Ale okej. Tutaj jest jakieś w ogóle wejście, po którym możemy przejść dalej. Ale zanim tam się udamy, to ja bym sobie jeszcze obczaił tutaj ten terenik, bo może coś znajdziemy szczególnego, a może jakieś drugie przejście, dzięki czemu będziemy mogli przejść znowu gdzie indziej. Tutaj w ogóle ktoś tam stoi. O luju. Czyli nie jesteśmy tutaj sami. Wiadomo, że jest Araya. To wiadomo. Ale też, jak widzieliście, był to jakiś mężczyzna i chyba miał nóż, wam powiem. W ogóle nie było fajnie wygląda, tylko gdzie jest księżyc? Jakby był jeszcze księżyc, to by było pięknie, wam powiem. Bo ja lubię niekiedy sobie zerknąć przez okno w rzeczywistości i zobaczyć, czy jest księżyc. Po prostu na księżyc lubię, uwielbiam spoglądać. I tutaj jakby gdzieś był księżyc, to też by było fajnie. Ale na razie go nie ma. Ale trudno. Co to są jakieś robaczki? Karaluchy jakieś. A czy mam może jakąś latarkę? Na F. O. No i jak wspomniałem, mamy telefon. I mamy też zebry. Mamy psa, który wyjedzie za tą bramą. Okej. What's the deal with the shrine? Może tutaj spójrzmy, co tutaj jest, czy coś mogę. Okej. Okay. To jest za mną? Nie za bardzo, ale ta jaszczurka jakoś wskoczyła na mnie. Ale mniejsza z tym. Jaszczurki się nie przestraszyłem. Więc idziemy dalej. Czy tu może mogę? Powiem tak. Już to w pierwszym odcinku mówiłem, że jest tutaj nawiązanie do Outlasta, że możemy skakać przez stoliki różne. Tylko, że plus jest taki, według mnie, dla Outlasta, że po prostu tam się lepiej skacze, wam powiem. Ale wiecie, każda gra ma inny system i w każdej grze nie będzie to samo, tak? No to wiadomo, to jest jasne. Te karaluchy jakby nas prowadziły, co nie? Dokąd mnie prowadzicie? Czy ktoś tutaj jest za tą bramą? Na razie spokój i opanowanie. Ale wiemy, że to się niedługo za chwilę zmieni. Bo prędzej czy później na pewno coś nas wystraszy dzisiaj. Przed momentem widziałem, że coś tam było, ale wydawało mi się. Czekaj, czy tutaj jeszcze będziemy musieli się wrócić? Coś nas przed nami za chwilę
zacznie gonić, będziemy musieli po prostu się wrócić z powrotem, czy nie za bardzo. I też nie wiem, czy ten telefon może się rozładować, czy możemy sobie cały czas tak świecić, czy lepiej oszczędzać. No i już widzę Who's Araya. that? Aria? Araya? Is that you? Czy to ty? Tak, to ona na pewno. Aria, wait! Where are you going? Gdzie poszłaś? Czekaj. Ja jakbym widział coś takiego, to ja bym po prostu uciekał w podskokach, a ona każe, żeby jeszcze zaczekała. Okej. Mamy save'a, moi drodzy. Mamy save'a. Musiałem, moi drodzy, musiałem. Nie zawsze się gra kobietom. Aria! Araya, czekaj! Serio? Wow. Coś mi się wydaje, że mamy za nią nie iść. That's right. You've been acting very strange during high school, especially in our last couple of years. You had serious problems with your mood swings, and it really pushed people away. I was your only friend at the time. A czekajcie, bo tak mi się wydaje, że na pewno za nią nie mamy iść. No i miałem rację. Musimy szukać innej drogi, żeby się tam dostać. No i jedną drogę jakby znalazłem. O, coś tam się jest podświetlone, więc zajrzymy za chwilkę. Tylko jeszcze spójrzmy może inne pomieszczenia. Tych pomieszczeń jest naprawdę dużo. Szczerze wam powiem, że jest dużo. Tu chyba nie możemy przejść. Tutaj tak samo, więc zostają nam dwie drogi. Może teraz tutaj odwiedźmy. O, te są otwarte. Czy tutaj będziemy mieć coś, co będziemy musieli aktywować, czy nie za bardzo? No i jest coś podświetlone. Insert a fuse. Aha, chyba musimy coś zdobyć, wiecie? Kluczyki. Podniosłem je w ogóle? Czy tak? Tylko podniosłem i odłożyłem. Chyba podniosłem. Ale dobra, mamy jakieś kluczyki. Kluczyki nam się przydadzą na pewno do jakichś drzwi. Czy tutaj coś będziemy mieli ciekawego? Tutaj nic nie możemy aktywować na razie. Dobra, znowu jakaś gazetka. Na pewno wszystko pisze, co tutaj się na pewno wydarzyło. Bo nie bez potrzeby tutaj przyszliśmy. Na pewno jest jakiś cel. Tylko za bardzo nie wiem. Dobra, czekajcie. Czekajcie, czy tutaj coś było? Nie, to tylko cień, okej. Teraz może tutaj chodźmy. Te są otwarte drzwi. I to jest toaleta. No i mamy pierwszy bezpiecznik. Potrzebujemy jeszcze jednego, żeby można było odpalić tamte urządzenie. Tylko nie wiem, jak się dostać, chociaż wiecie co? Ten klucz, który znaleźliśmy, prawdopodobnie będzie pasował do tych drzwi. I tak się dzieje, moi drodzy, tak się dzieje. I prawdopodobnie to będzie ten drugi bezpiecznik. No są jakieś co jakiś czas jakieś krzyki. Ale no co, nie poddam się, nie poddam się. Będę tutaj starał się utrzymywać dystans pomiędzy tą Arają, bo jak Araya będzie chciała za chwilę nam zrobić coś w stylu creepy na ekran, no to nie będzie zadowalające, wam powiem. I teraz czekajcie. Mamy te bezpieczniki. I gdzie trzeba było je aktywować? Czy to nie było czasem tutaj? Spójrzmy. Tak, to było tutaj, super.
Raz, dwa. A to? Aha, myszką, okej. Jeszcze? O kurde. Szczerze? Wystraszyłem się troszeczkę. A co jest najgorsze? Obrócić się. Na szczęście nikogo tutaj nie było. Ten cień trochę naszej postaci mnie przeraża. Ale okej. Dokąd teraz? Dokąd teraz mamy zmierzać? Tutaj coś się nam ukazało. Aha, tutaj widzę, że drzwi są już włączone. Ale czekajcie, jeszcze tutaj były przecież właśnie zamknięte, teraz są otwarte. I spójrzmy, co tutaj mamy. No nic chyba szczególnego, tak mi się wydaje. Takie mam przynajmniej wrażenie. No i możemy działać, możemy działać. Dobra, drzwi są otwarte, system wszystko działa, więc jest plus. To jest w ogóle jakieś ciemne pomieszczenie. Okej, moi drodzy. Mamy kolejnego save'a. No chyba bawimy się dalej, co? Możemy się pobawić dalej. Explore this floor. Aha, czyli mamy eksplorować piętro. Super. Ale co dokładnie? Tutaj się nie dostaniemy. Mi się wydaje, że po prostu musimy iść przed ciebie. Albo tam, albo tutaj. Spójrzmy może. Czy możemy przejść? Nie możemy. Więc zostaje nam jedyna opcja. Iść tędy, no więc tutaj. Marisa. Tutaj idziemy, moi drodzy. Tutaj idziemy. Te dźwięki, kiedy ona coś mówi, albo po prostu słychać w tle, są dosyć przerażające. Niekiedy mam ciarki. Ale my musimy tutaj ugrać. Musimy ugrać. I przede wszystkim się nie poddawać. Aha, teraz mamy ciągnąć te drzwi. Nie pchać, okej. Te są drzwi zamknięte. Według mnie ktoś stoi przed nami. W tym korytarzu, gdzie teraz zmierzamy. Ale to może tylko tak mi się wydaje, chociaż szczerze powiedziawszy, chyba ktoś to jest. I to jest Araya. To jest Araya. Zobaczymy, czy jak tutaj stanę, czy ona znowu tam będzie. Jest, okej. Okay. Araya? Araya, why do you keep running away? Okej, okay, co gdzieś poszło na szczęście. A my oczywiście musimy iść za nią. Bo co to by był horror, jakbyśmy nie chodzili za jakimiś straszakami. Nie no, zaraz coś się stanie, no po prostu długo już niczego nie było. Mini diary. Okej. Okay. Lecimy dalej. Co to było? Czy my tutaj nie możemy przejść? Naprawdę? Naprawdę? No to musimy albo iść w prawo. Może teraz się odblokowały te drzwi. Nie za bardzo, moi drodzy, nie za bardzo. Mamy się wrócić, naprawdę? Ale po co? Dobra, już wiem, dlaczego ma się wrócić. No to lecimy z tematem. My się nie poddajemy. Automaty. Może uda nam się napić.
się czegoś z automatu, czy nie za bardzo? Nie za bardzo. Wcale się nie zdziwiłem. No i mamy save'a, moi drodzy. Co będzie za tymi drzwiami, dowiecie się już w kolejnym materiale. Na razie to by było wszystko. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hejos.